Szanowni oglądający, szanowni widzowie, kiedy w nocy z 16 na 17 marca 1942 roku rozpoczęła się akcja Reinhardt, jeszcze nikt, oprócz niemieckiego dowództwa SS, nie zdawał sobie sprawy, jakie tragiczne konsekwencje przyniesie. Kryptonim ten oznaczał masową eksterminację Żydów przez niemieckich i austriackich nazistów na obszarze utworzonego w październiku 1939 roku Generalnego Gubernatorstwa. Trudno to sobie dzisiaj wyobrazić, ale pomiędzy marcem 1942 roku a listopadem 1943 roku w komorach gazowych obozów śmierci Bełżca, Sobiboru i Treblinki śmierć poniosło ponad 1,5 miliona Żydów, w większości obywatelstwa polskiego. Kolejne setki tysięcy straciły życie w gettach, w obozie na Majdanku, gdzie w tej chwili się znajdujemy, obozach pracy, rozstrzeleniach i masowych egzekucjach. Łącznie zabitych zostało około 2 miliony ludzi. To prawie tyle, ile mieszka obecnie w Warszawie. Akcja Reinhardt to jedna z najbardziej przerażających i okrutnych akcji przeprowadzonych przez niemieckie, nazistowskie państwo wobec Żydów zamieszkujących II Rzeczpospolitą. W ciągu kilkunastu miesięcy wielowiekowa historia społeczności żydowskiej w Polsce została brutalnie zakończona. Przeżyli tylko nieliczni, ukrywający się w lasach lub z pomocą miejscowej ludności polskiej, miejscowych bohaterów, którzy nie wahając się zaryzykować śmierci własnej i całej rodziny, nieśli pomoc swoim sąsiadom, przyjaciołom, a nierzadko obcym ludziom pochodzenia żydowskiego. Chciałabym opowiedzieć w moim reportażu o jednej z takich dzielnych osób, mieszkającej wówczas w Opolu Lubelskim. Zapraszam. Zastanawiacie się zapewne, co kierowało Polakami, którzy pomagali Żydom. Czy było to po prostu chęć pomocy innym ludziom, bliźnim? Czy była to może pewnego rodzaju forma sprzeciwu wobec Niemców? Czy pomagający liczyli na jakieś profity wynikające z pomocy Żydom? Jak to wszystko wyglądało? Czy ludzie nie odczuwali żadnego strachu przed zdradą, denuncjacją i w konsekwencji śmiercią? Śmiercią bardzo często całej rodziny, często również sąsiadów. Na te wszystkie pytania postaram się odpowiedzieć od bliskiej znajomej, pani Wiesławy Myczkowskiej, uhonorowanej wyróżnieniem Sprawiedliwej wśród Narodów Świata, pani Ewy Śmiech. Pani Wiesława Myczkowska niestety odeszła od nas już 10 lat temu, ale pozostawiła obszerne świadectwo swojej przyjaciółce, pani Ewie, z którą przeprowadzę wywiad. W marcu 1941 roku w zachodniej części Opola Lubelskiego Niemcy utworzyli getto. Jego teren znajdował się pomiędzy ulicami Nową, Ogrodową i Nowym Rynkiem. Obszar nowej dzielnicy żydowskiej został otoczony początkowo zasiekami z drutu kolczastego, a później ogrodzony solidnym drewnianym płotem. W getcie stłoczono ponad 12 tysięcy osób, miejscowych Żydów z Opola Lubelskiego oraz osoby wywiezione z Puław, Kazimierza Dolnego, Wąwolnicy, a również przybyszów z Austrii, Francji i Słowacji. Jednocześnie z domów w getcie Niemcy siłą usunęli miejscowych Polaków. Podobnie jak w innych gettach, także w Opolu Lubelskim ogromnym problemem były brak mieszkań, żywności, leków, środków higieny osobistej, nawet odzieży. Dwie studnie z trudem wystarczały dla tysięcy więźniów. Szybko pojawił się doskwierający głód. Na porządku dziennym były pobicia i doraźne egzekucje dokonywane przez niemieckich żandarmów.
W wyniku tych warunków w getcie panowała duża śmiertelność. Średnio każdego dnia w Opolu Lubelskim umierało lub ginęło około 50 osób. Epidemia tyfusu, do której doszło wiosną 1941 roku, pochłonęła około 500 ofiar. Życie było niewyobrażalnie ciężkie. Pierwsze duże deportacje ludności z getta w Opolu Lubelskim miały miejsce wiosną 1942 roku. W dniu 31 marca 1942 roku grupa 1950 osób została wysłana do niemieckiego nazistowskiego obozu zagłady w Bełżcu i zagazowana tamże. W maju kolejne 2000 osób Niemcy wysłali do komór gazowych w Sobiborze. Ostateczna likwidacja skupiska żydowskiego w Opolu Lubelskim została przeprowadzona w dniu 24 października 1942 roku w ramach akcji Reinhardt. Pozostało wtedy w getcie 8 tysięcy ludzi, Niemcy wysłali do Poniatowej i Sobiboru. Na miejscu rozstrzelali około 500 osób. Tylko niektórym więźniom udało się zbiec i znaleźć schronienie u Polaków. Jednym z niewielu ocalałych byli Żenia Geszychter z córkami Romą i Dorą oraz Andrzej Reichman. W jaki sposób ocaleli? Otóż podczas majowej łapanki 1942 roku ujęci zostali na Starym Rynku w getcie Henryk Geszychter i jego siostrzeniec. Henryk Geszychter był powszechnie znaną osobistością w Opolu. Prowadził sklep drogeryjny, a jego żona Żenia była lekarką. Henryk Geszychter i jego siostrzeniec podczas ujęcia zażyli cyjanek i natychmiast zmarli. Jego żona wraz z córkami Romą i Dorą na wiadomość o tym natychmiast zbiegły z getta i znalazły schronienie u dyrektorki administracyjnej szpitala Wiesławy Myczkowskiej. Po kilku dniach ukrywania się na terenie szpitala Geszychterowa wraz z córkami zostały przewiezione do Warszawy, gdzie przeżyły okupacyjną gehennę. Wespół z pielęgniarką Czesławą Jakubicką Wiesława Myczkowska uratowała również technika dentystycznego Andrzeja Reichmana. Obydwie załatwiły mu lewe papiery na podróż do Warszawy. Tam Andrzej Reichman ukrywał się do czasu wybuchu Powstania Warszawskiego 1 sierpnia 1944 roku, w którym wziął czynny udział i w trakcie którego poległ bohaterską śmiercią. Pani Wiesława Myczkowska ocaliła również życie Żydówce Helenie Stasłowicz, obecnie mieszkającej w Bazylei w Szwajcarii. Na jej właśnie wniosek została uhonorowana przez Instytut Pamięci Narodowej Yad Vashem w Jerozolimie medalem Sprawiedliwy wśród Narodów Świata. Jesteśmy właśnie w Opolu Lubelskim razem z panią Ewą Śmiech, bliską znajomą pani Wiesławy Myczkowskiej. Pani Ewo, dziękuję bardzo za możliwość przeprowadzenia rozmowy o Sprawiedliwej wśród Narodów Świata. Także może zacznijmy od pierwszego pytania. Jak pani uważa, skąd u pani Wiesławy wzięła się wola pomocy? Jak mogła podjąć taką niebezpieczną decyzję? Pani Wiesia to była córką i wnuczką może właściwie Ludwika Ludwińskiego. To był powstaniec, brał udział w powstaniu styczniowym, tak. Jej ojciec był aresztowany i przebywał na Kaukazie. Był więziony przez cara, bo gdzieś tu działał wśród młodzieży przeciw carowi. Były takie grupy młodzieżowe i za to został skazany i wywieziony. Udało mu się wrócić. Brat pani Myczkowskiej zginął w Katyniu. Zdzisław Myczkowski się nazywał, zginął w Katyniu. Także cała rodzina starała się jakoś być patriotyczną, pracować dla Polski, walczyć o tą Polskę. No i być może dlatego pani Wiesia też taką decyzję podjęła. Zresztą ona była bardzo dobrą kobietą. Może nawet i to było właśnie, że ona podjęła się
tych ludzi przechowywać u siebie. Zresztą to w większości to byli jej znajomi. Rozumiem, podziwiam. I mam też takie pytanie, czy może pani Wiesława nie obawiała się denuncjacji bądź donosu ze strony sąsiadów? Każdy się obawiał, chociaż nie powiem, bo w Opolu raczej nie było takich bardzo donosów, niewiele. No może poza tym, że oskarżyli właśnie ukrywających się Żydów, Bermanów, a poza tym, ale to był anonim, a poza tym to nie słyszałam, ale wiem, że pani Wiesia opowiadała mi, że kiedyś przyszła do niej mama i mówi: Wiesiu, mówi, zrób coś, bo jest plotka w Opolu, że przechowujesz Żydów i to się zaczyna robić coraz głośniej. Mówi: weź ty się ich pozbądź. Ona mówi: mamo, no to wy się do mnie nie przyznajcie, bo ja się nie pozbędę, mówi, tych ludzi. Jak już wzięłam ich na przechowanie, to muszę ich, trudno, co będzie. Także bała się, oczywiście, że się bała, pracowała w szpitalu i tam w szpitalu miała pokoik i tam w tym pokoiku właśnie ukrywała Żydów. Ona była, nie wiem czy wiesz, gospodynią, a gospodyni to tak jak dzisiaj by można było, tak, dyrektor administracyjna. Wszystkie administracyjne sprawy prowadziła. A czy może pani Wiesława miała kiedyś chwilę zwątpienia? Że właśnie, czy może kiedyś mało co się nie poddała i być może chciała to już skończyć, ale jednak właśnie co się trzymało? Nie, wydaje mi się, że nie miała nigdy nie, jak mi wspominała, to nigdy nie mówiła, że się bała, czy po prostu szła i pomagała. No szła, to miałam na myśli, że na przykład oprócz Heleny Stesłowicz, Andrzeja Reichmana, czy tych trzech pań de Schichter, uratowała też wielu Żydów, których ja nie znam nazwiska, ale mi mówiła, że szła na rynek, ponieważ można jej było zatrudniać w szpitalu. Niemcy nic nie mówili, więc szła na rynek tam, gdzie były wywózki tych Żydów, bo na rynku najczęściej zbierali tych Żydów do wywózki. I te nazwiska, które miała podane przez znajomych, no to prosiła Niemców, nie bała się, prosiła i brała do pracy w ogrodzie rzekomo, a tak naprawdę to oni nie pracowali tylko, bo nie było pracy w ogrodzie, tylko szli sobie na wieś, załatwiali żywność. I w ten sposób im pomagała, może wszystkich nie mogła, wszystkim nie mogła pomóc. No nie mogła na przykład pomóc takiej małej dziewczynce żydowskiej, kiedyś szła z taką panią Jakubicką, to była pielęgniarka, i usłyszały płacz. I pod krzakiem, mówi, taki duży łopian był, siedziała taka śliczna dziewczynka, mówi, żydowska, i tak płakała strasznie. I mówi, a ja jej nie mogłam wziąć, bo miałam te trzy żydówki, geszychte, i nie mogłam już więcej nikogo wziąć. No i po trzech dniach Niemiec ją znalazł. I to jej tak utkwiło w pamięci, że napisała wiersz o tej dziewczynce w tym właśnie tomiku, który ci tu dałam. To jest tam wiersz Dziewczynka i ona właśnie opisuje tą dziewczynkę, jak ten Niemiec ją zastrzelił. A w jaki sposób pani Wiesława pomagała Żydom? Czy ta pomoc była w pewnym sensie formą oporu wobec okrutnych działań Niemców? Może nie oporu, tylko po prostu ona chciała nieść pomoc, bo ona była życzliwa dla ludzi. Chciała nieść pomoc. Ona przechowywała, na przykład w jej pokoju właśnie przechowywały się te trzy Żydówki. I jeszcze nie dodałam w odpowiedzi na poprzednie pytanie, że jak ta wieść gruchnęła, że ona przechowuje Żydów, to ona sobie wzięła do sprzątania tego pokoju taką Michalinkę. A wtedy, kiedy ta Michalinka przychodziła, to te Żydówki chowały się w szafie. Chodziło o to, żeby Michalinka widziała, że nikogo u niej nie ma w pokoju. Więc ona przeważnie przechowywała w tym pokoju swoim przy szpitalu. Nie mieszkała u rodziców, tylko tam miała pokój. Rozumiem. No i tak jak mówiłam, chodziła na rynek, prosiła, niby ich zatrudniała do pracy, żeby ulżyć tym Żydom trochę, żeby oni mogli się zaopatrzyć w jakąś żywność dla siebie i dla rodziny, bo
no bo w getcie panował ogromny głód i oni mogli w ten sposób właśnie zaopatrzyć się w żywność. Jak przyszli do niej, niby do ogrodu, ale poszli sobie coś tam załatwili, kupili na wsi. Chciałam się też dowiedzieć, jak miejscowi Żydzi byli traktowani przez miejscowych Polaków, jak wyglądały ich relacje. To masz na myśli przed wojną też i w czasie wojny. W trakcie. No więc przedwojenne stosunki między Żydami i Polakami były różne, ale ja dużo słyszałam dobrych opinii, bo czasami Żydzi też pomagali Polakom. Polacy pomagali Żydom, czasami współpracowali ze sobą. Raczej mało było takich sytuacji, żeby jakieś tam były zadrażnienia, ale u nas mieszkali Żydzi biedni. Bo i dlatego może ta zgoda była, bo jakby to byli bogaci, to może by było gorzej. Także, że raczej byli zaprzyjaźnieni. W ogóle się zdziwiłam, bo zawsze to była taka opinia, że Polacy i Żydzi nie zgadzali się. No ale to polegało na tym, że Żydzi byli takim społeczeństwem zamkniętym. Także dlatego może izolowali się i dlatego takie sytuacje się wytwarzały. No tak. Słyszałam też, że niewiele dzieci żydowskich mogło uczęszczać do szkoły. Jak wyglądała taka prawdziwa edukacja tych dzieci? No u nas raczej, tak jak mi opowiadali, to Żydzi chodzili razem z polskimi dziećmi, tylko Polacy przychodzili wcześniej, tak, bo odbywała się modlitwa 15 minut wcześniej. Żydzi mieli ze swoim nauczycielem modlitwę, natomiast Polacy ze swoim i później już jak te modły się odbyły, więc wszyscy się zbierali w klasie i razem się uczyli. No z tym, że to różnie było. Czasami polskie dzieci naśmiewały się z tych dzieci żydowskich, czasami były przyjaźnie, no to tak jak to w szkole. No właśnie. A jak pani Wiesława była w życiu codziennym? Właśnie wydaje mi się, że była to taka ciepła osoba i towarzyska. I jaką ją pani zapamiętała? Zapamiętałam ją bardzo taką właśnie, tak jak mówisz, osobę ciepłą. No może towarzystwa też pragnęła, bo ona była samotna i ja tam często do niej chodziłam i właśnie skarżyła się, że nie spotyka się z ludźmi, a chciałaby, no ja nie wiem, niby chciała, ale czasami niektórych nie akceptowała. Poza tym była bardzo życzliwa, także ja pamiętam, że jak jej opowiadałam o mojej rodzinie, jak wyszłam za mąż, to później jeszcze już minęło ze 20 lat, a ona jeszcze pamiętała, pytała o moje dzieci, o mojego męża, interesowała się także i co, wiem, że była bardzo uczciwa, nawet jeżeli pożyczyła pieniądze, to zawsze oddała. Także o niej tutaj nie można nic złego powiedzieć. Jako lekarz dbała o zęby, dobrze leczyła jako lekarz, wszyscy ją chwalili, że te plomby, które zakładała, chyba rwać zębów nie chciała, ale plomby zakładała. Rozumiem, czyli była taką wspaniałą kobietą. Tak, tak. No taką była naprawdę życzliwą, miłą, sympatyczną. Nieraz jak przyszłam, to mnie chciała, chociaż niewiele miała, ale chciała mi częstować wszystkim, co miała. Chciałabym się jeszcze zapytać, jak wyglądały losy powojenne i tych uratowanych Żydów, i pani Wiesławy. Jak to się wszystko potoczyło później? Więc może najpierw powiem o tych powojennych losach Żydów uratowanych przez panią Wiesię. No więc tak, Andrzej Reichman został wywieziony, znaczy może źle mówię, przewieziony do Warszawy i później wziął udział w powstaniu warszawskim i zginął. Z kolei Vera Geschichter i jej córki też przetrwały wojnę. One w Warszawie się przechowywały, bo tam miały rodzinę. I później Vera mieszkała w Łodzi z córką, a druga wyjechała chyba do Stanów Zjednoczonych. Helena Stesłowicz to była do końca wojny w tym szpitalu. I później dowiedziała się, że jej mąż razem z Armią Czerwoną jest w Lublinie.
Więc pani Wiesia jej poradziła, żeby pojechała do Lublina szukać tego męża i znalazła go, bo potem mówiła, że odwiedzała ich, że mieli ładny pokoik. I dopóki w Polsce była ta Helena Stesłowicz, to się nawet przyjaźniły. Wyjechała do Bazylei w 1968 roku, tak? I właśnie dzięki niej pani Wiesia otrzymała dyplom Sprawiedliwy wśród Narodów Świata. Natomiast pani Myczkowska po wojnie podjęła studia, najpierw studiowała na weterynarii w Gdańsku, potem przeniosła się do Lublina, do Łodzi, tam studiowała stomatologię. Później wróciła, trochę pracowała prawdopodobnie w Gdańsku, gdzieś w jakiejś klinice, potem wróciła tutaj z swojej strony, pracowała w Poniatowej i później założyła swój własny prywatny zakład w Opolu Lubelskim. Tutaj pobudowała dom i tu miała ten swój zakład gabinet stomatologiczny, przepraszam, nie zakład, gabinet stomatologiczny tu w Opolu. I do emerytury pracowała właśnie w tym gabinecie. Czyli takie same bohaterskie te historie się tak skończyła. Tak, tak. No oprócz tego Andrzeja Reichmana, który zginął. No a reszta się uratowała. Pani Ewo, dziękuję bardzo za rozmowę. Mam nadzieję, że będzie to też dla mnie taka lekcja, żeby tych wszystkich właśnie ludzi podziwiać i kontynuować dalej pasję. Dziękuję. Poznaliśmy historię zarówno ocalonych, jak i sprawiedliwej. Sprawiedliwi wśród narodów świata, z narażeniem życia własnego oraz całej rodziny, ratowali Żydów. Robili to bezinteresownie. To właśnie oni zdali egzamin z człowieczeństwa. Żydzi natomiast, nasi dawni sąsiedzi, czuli się opuszczeni. Szukali pomocy wszędzie, gdzie się dało. Natomiast z wielu stron nie otrzymali jej. Znaleźli się na szczęście ludzie, którzy otworzyli serca i otworzyli drzwi, aby schronić ich przed szukającą ich śmiercią. Naszą wspólną drogą i lekcją wyciągniętą z tamtych strasznych czasów okupacji powinna być tolerancja. Tolerancja na inne pochodzenie, tolerancja na inne poglądy, tolerancja na wygląd. Właśnie to powinniśmy zapamiętać na zawsze, aby historia nigdy nie powtórzyła się.